Cześć, witam. Dzisiaj taki temat bardziej o lifie, o degradacji baterii. Więc tak, lif aktualnie ma 94% i SOH spadło poniżej 85%, więc stracił jedną kreseczkę. Tutaj na tym prawym zegarze auto ma niecałe 4 lata, przy czym u nas jest niecałe 3 lata. Tak to wygląda. Przeliczałem to na 1000 km, to wychodzi, że 1% co 6000 km auto traciło średnio przez ten czas, a jeśli by to przeliczać na lata, no to traci rocznie około 4% swojego zasięgu, no bo traci tyle pojemności baterii. Natomiast komentarz do tego mój, jeszcze takie uwagi. Nie do końca temu wszystkiemu ufam, ponieważ był taki okres, kiedy bardzo w LifeSpy'a, że tak powiem, wierzyłem i patrzyłem, co się tam dzieje. I pamiętam, jak w pierwszym roku był taki okres, gdzie auto pokazywało 28 kWh, natomiast zazwyczaj udało się 25-26 kWh wydobyć z akumulatora, robiąc klasyczny test, czyli zużycie razy dystans i wychodzi, ile mamy dostępne. Najlepiej to się robi w przedziale tam od 100% do kilku procent. Potem się dzieli przez to, ile się zużyło i wychodzi faktycznie, ile było dostępne. Tak to robiłem. No i wychodziło na początku, że 2-3 kWh tak naprawdę nigdy nie były dostępne. A gdy bateria się dość szybko w pewnym momencie zdegradowała, to nagle się okazało, że jak zaczęła pokazywać 26 kWh, to 26 kWh było dostępne. Przy czym w LIFie jest jeszcze taki temat, że to, co pokazuje LifeSpy, to jest jedno, a to, co naprawdę da się wydobyć z baterii, zależy od co najmniej dwóch czynników. Jednego to jest styl jazdy, czy będziemy jechać równiutko, ze małym zużyciem, czy agresywnie, czy po górach, bo podjazdy to samo zrobią, co agresywna jazda. I od temperatury baterii. Im jest cieplejsza, tym więcej uda się z niej wydobyć. Im zimniejsza, tym mniej. I auto tego w żaden sposób nie uwzględnia, więc trzeba brać taką poprawkę, że jak LifeSpy nam pokaże tam 28, to się może okazać, że naprawdę mamy 25, 24, no różnie może być. Opowiadam cały czas o LIFie 30. Takie zależności występują też w LIFie 24 kWh, natomiast z opisu kolegów, którzy jeżdżą takimi autami, wynika, że tamten problem takiego niedoszacowania zużycia przy cięższych warunkach jest mniejszy niż w LIFie 30, ale do setna. Generalnie muszę zrobić teraz takie testy, żeby teraz, bo dość dawno tego nie robiłem, teraz zobaczyć, ile naprawdę da się przy jakichś miarę optymalnych warunkach wydobyć energii z tej baterii i na podstawie tego policzę degradację tak, jak to się powinno według mnie robić, czyli nie SOH z LifeSpy, tylko po prostu przy danych warunkach, danej temperaturze baterii, danym stylu jazdy, robić co jakiś czas przejazdy i zobaczyć, ile da się wydobyć prądu z baterii. Przypomnę, że tutaj w Niro robiłem taki test, Niro 64 kWh, a udało się wydobyć około 65. Zobaczymy, jak LIF wypadnie. Takim rekordem LIFa, z tego co pamiętam, to było około 25 kWh. Tyle dało się realnie wydobyć z niego baterii, gdy był nowy. Znaczy nie był całkiem nowy, bo ja go nie miałem od nowości. No ale takie wyniki, około 25 kWh były do uzyskania. Jak zrobi się troszkę cieplej, przejadę się gdzieś do Tarnowa i z powrotem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I wtedy zrobię jakieś większe podsumowanie. Planuję też większe podsumowanie na 100 tysięcy, opowiedzieć, jak 100 tysięcy LIFowi przebiegło. No ale dzisiaj taki temat na gorąco, no bo LIF stracił ostatnio kreseczkę i myślę, że warto to zaznaczyć, zwłaszcza, że teraz zainteresowanie LIFami jest zdecydowanie większe. Sporo tutaj ludzi kupuje ostatnio LIFy, więc chcę, żeby mieli tego świadomość. Z mojej wiedzy jakiejś tutaj takiej, i to nie mówię z internetu, tylko z tego, jak różni znajomi użytkują różne LIFy, bo tych LIFów w moim kręgu jest sporo, to LIF 30 generalnie degraduje się bardziej niż LIF 24, natomiast no ma na wstępie nominalnie te 6 kWh więcej, a w praktyce chyba 7.
Więc nawet jeśli się szybciej degraduje, to długo, długo będzie miał jednak większy zasięg niż Leaf 24, więc tu bym się tym nie przejmował, że on się dużo szybciej degraduje. Natomiast no, jest taki fakt ogólnie znany, jakieś to wykresy z internetu, jeśli mi się uda tutaj zdobyć, kolega dzwonił, że gdzieś coś takiego widział. Ja też kiedyś widziałem, no zobaczymy, czy uda nam się to odnaleźć. To gdzieś tam najwyżej w opisie tego filmu umieszczę lub w jakimś kolejnym materiale. No i co tam dalej w temacie? Generalnie przeliczałem sobie to tak, że nasz Leaf będzie dla nas zdatny do użytku do momentu, aż osiągniemy SOH 50%. Potem będzie to dla nas już za mały zasięg, żeby z niego tak komfortowo korzystać. Więc przeliczając to na lata, to zostało nam jeszcze 9 lat jazdy tym samochodem, a przeliczając na dystans, to jeszcze 210 tysięcy, także Leaf powinien dojeździć do parunastu lat i 300 tysięcy. No zobaczymy, jak to będzie, to jest wszystko teoria, a oczywiście jak zawsze pokażę, jak to wygląda w praktyce. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, ponagrywamy i podzielę się oczywiście taką informacją z Wami. Także tak to wygląda, Leaf śmiga, ma się dobrze, nic się nie dzieje, nic się nie psuje, jesteśmy z niego zadowoleni. A ta degradacja generalnie w codziennym użytkowaniu nie jest dla nas w ogóle odczuwalna. Gdy nie mieliśmy drugiego auta jak Niro i jeździliśmy tym Leafem Kraków-Rzeszów, no to myślę, że na dzień dzisiejszy byłby to problem, ta degradacja, bo dojeżdżaliśmy z takim ledwo zapasem, a teraz pewnie byłoby ciężko dojechać. No ale w międzyczasie powstały ładowarki w Tarnowie, więc też dałoby się z tym żyć. No natomiast jak już mamy drugie auto, no to, że tak powiem, zupełnie nam to nie przeszkadza, bo Leaf robi przeważnie 60 do 100 km dziennie. Jeszcze w Krakowie jest tyle ładowarek, że naprawdę nawet jeśli miałoby zabraknąć kilku kilometrów zasięgu, to naprawdę wystarczy kilka minut, gdzie się podłączyć. Stawka ostatnia, jaką widziałem na fakturze z Go Plus Auto, to była złoty 45, więc jeśli nawet kilka razy w roku trzeba by było doładować tam kilka kilowatogodzin, to jest naprawdę kilka złotych, więc nie ma się co przejmować. Także jak zawsze na koniec dziękuję patronom za wspieranie kanału i zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć.